Hej, w tym poradniku DaVinci Resolve pokażę Ci, jak możesz zrobić multikamerę. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy w programie. Co musimy sobie przygotować na sam początek? Na sam początek musimy po prostu przerzucić sobie klipy, z których chcemy stworzyć multikamery. Bo do czego służy tak naprawdę multikamera? Multikamera służy do tego, że jeśli nagrywaliśmy jakieś ujęcie z kilku kamer, bądź na przykład nagrywamy teledysk rapowy i raper śpiewa na przykład w różnych lokacjach ten sam tekst, to możemy to wszystko scalić, synchronizować i tak naprawdę bardzo prosto przeskakiwać między jedną kamerą a drugą kamerą, po prostu klikając i wybierając, a nie tnąc to ręcznie, więc to znacznie przyspiesza i upraszcza naszą pracę, zwłaszcza że automatycznie nam to w DaVinci wszystko się synchronizuje. Więc mam tutaj niby 4 kamery, jednak to są tak naprawdę osobne ujęcia, więc potraktujmy to, że to są ujęcia jakiegoś teledysku z audio i one się ze sobą w ogóle nie łączą. No to jest tylko zobrazowanie to, jak możemy zrobić. Więc mam tutaj załóżmy jedną kamerę, drugą kamerę, trzecią kamerę, czwartą kamerę, no i audio. Audio przerzucamy, jeśli nie bazujemy na tym głównym audio z nagrania, tylko bazujemy na przykład na nagraniu oryginalnym z kawałka, a te audio w tym na przykład nam posłuży wyłącznie do synchronizacji. Ok, więc jak robimy tą multikamerę? Łapiemy wszystkie nasze ujęcia, które mamy, klikamy drugim przyciskiem myszy i wybieramy tutaj Create New Multicam Clip Using Selected Clips, czyli zaznaczone klipy, które tutaj mamy. Klikamy, wyskakuje nam okienko tworzenia. Tutaj wybieramy sobie, znaczy timecode, to jest pierwszy timecode, który ustawiamy, jak chcemy, aby ten klip, od którego timecode'u, którego momentu się zaczyna. Jeśli synchronizujemy, wysyłamy coś do telewizji, więc to jest ważne. Wybieramy sobie nazwę multicam clip, czyli jak klip się będzie nas nazywał. No u mnie multicam, nie wiem, rap, załóżmy, że to będzie fragment rapu. Dalej wybieramy, ile chcemy, aby ten klip miał klatek. No i tutaj widzimy, że mój klip ma 25 klatek, więc zostawiam sobie 25 klatek. Teraz to są rzeczy do synchronizacji, czyli chcemy zesynchronizować za pomocą in-out, czyli jeśli zaznaczymy sobie na timeline momenty początkowe i końce, czyli pierwotnie sobie go jakoś tak obetniemy tutaj w podglądzie, to możemy sobie wybrać in-out. Jeśli bazujemy na timecodzie, czyli nagrywamy z tablicą, mamy w kamerze synchronizowany timecode, to wszystko synchronizuje się za pomocą timecodu, obecnego w ujęciu, kiedy wybierzemy właśnie nasz timecode. No i mamy też sound, czyli dźwięk, czyli jeśli nagrywamy bez jakiegoś timecodu, bez klapsów, bez niczego, tylko mamy sam dźwięk, to on nam synchronizuje wobec dźwięku, który mamy. No i też marker, to możemy sobie tutaj w podglądzie oprócz tego in-out także ustawić markery, wobec których chcemy synchronizować swoje ujęcie. W moim wypadku te klipy nie mają żadnego audio, więc jak wybieram sobie sound, to mi wyskoczy error. Jeśli wy macie audio, wybierzecie sound, to wam dźwięk wszystko pięknie powinien synchronizować, ale jeśli nie, to powiemy o tym zaraz. W moim wypadku sobie wybieram in, czyli moment początkowy, bo nie mam innej możliwości synchronizacji. Zakładam, że po prostu in wszystko jest przycięte i dobrze synchronizowane. Z angle name chcemy mieć clip name, aby nic nam się nie pogubiło. Data clips from same camera wybieramy, jeśli mamy na przykład 3 różne kamery na scenie i mamy, każda kamera jest jakby inna, czyli mamy Soniaka, Alfę, mamy, nie wiem, Canona, Nikona, załóżmy przykładowo, to możemy to zaznaczyć i ujęcia z tych samych kamer będą po prostu na jednym traku, na jednym traku złączone, a nie będą posegregowane u góry, tylko to dzięki temu będziemy wiedzieć, która kamera była tutaj użyta, no ale to też nie działa zawsze pięknie. Move source clips to original clips, on tu stworzy nam po prostu folder, który nam pomoże w organizacji naszej pracy, więc ja sobie daję krzyżyk, jeśli nie chcę chcecie tego, to sobie nadajecie ptaszka i klikacie Create. Ok, kiedy już to zrobiliśmy, mam folder z Original Clips, czyli wszystkie oryginalne klipy, no i przygotowany już multicam z tym całym widokiem, który tutaj widzicie u góry, wokół którego będziemy zaraz manewrować. Więc ja wchodzę sobie do opcji Edit i przerzucam sobie multi-wrap na mój timeline, który mam tutaj gotowy. Tutaj pierwotnie macie pewnie jakieś inne opcje, więc wybieramy sobie tutaj opcję multicam, aby nasz podgląd tutaj dobrze działał i wszystko bazowało. Jak dajemy sobie source, to widzę tylko mój multicam, a tutaj zobaczę sobie wszystkie moje cięcia, które mam do wyboru, a tutaj zobaczę. Tutaj nie mamy możliwości multicam, więc tutaj zobaczę mój efekt końcowy pocięcia, który wykonam. Więc jak widzimy, mamy tutaj podział na kilka kamer. Tutaj mamy multikamerę, że wybieramy do tych opcji. I tutaj mamy teraz opcję filmu samego, filmu z audio i filmu bez widoku, tylko z samym audio z filmu. Teraz jak sobie wybierzemy na przykład film, przytrzymamy Alt i klikniemy na przykład na kamerę czwartą, to określimy to, że chcemy, aby cała multikamera zaczynała się akurat od tego widoku, od tej kamery, aby wszystko nam się zaczęło. Jak wybierzemy sobie audio i przytrzymamy Alt i zaznaczymy nasze audio, to dajemy znać, że te audio nasze jest główne. Więc w moich tych klipach dalej chcę brać sam widok, więc klikam sobie na sam widok jakby tutaj obrazu, aby wybierając sobie kolejne kamery, aby tylko mi się obraz zmieniał, a nie moje audio, które już określiłem tutaj jako główne. Tutaj z prawej strony mamy jeszcze opcję podglądu. Jeśli mamy więcej kamer, to możemy sobie wybrać większy widok i tutaj mamy 4x4, czyli mamy 16 maksymalnie kamer widoku do wyboru. Mamy też jakby mniejsze, czyli po jednym, po dwa, no i tu się przełączamy za pomocą tych kulek i strzałek, które chcemy aktualnie widzieć. W moim wypadku widok 3x3 wystarczy, aby widzieć wszystko wraz z audio i tymi kamerami. Teraz jeszcze wspomniałem, że synchronizacja może nam się trochę spieprzyć i na przykład jedno ujęcie może nam uciec, czy być z nim problem. Mamy tutaj klip multi-wrap. Jak sobie klikniemy drugim przyciskiem myszy, to mamy coś takiego jak Open in Timeline. Teraz nam otworzy timeline naszej multikamery, gdzie mamy filmy i mamy tutaj audio. Możemy teraz na przykład sobie przesuwać jakąś kamerę w jakiś tam moment w prawo, aby synchronizować na przykład, bo źle nasza synchronizacja przebiegła. Czyli możemy tutaj jeszcze ręcznie sobie poprawić synchronizację. Jeśli na przykład chcemy bazować tylko na audio, nie chcemy tych innych audio w ogóle, aby były na tym linie, aby nic się nam nie skrzaczyło, wybieramy sobie link tutaj clips, oznaczając na te wszystkie, aby nie było obecny link, tylko aby wszystko było osobno połączone. No i łapiemy backspace, łapiemy backspace, łapiemy backspace, łapiemy backspace i teraz mamy tylko jedno audio w całej kompozycji multikamery, czyli jesteśmy pewni, że nic nie zepsujemy, nawet przypadkowo klikając jakiś skrót klawiszowy. Więc możemy synchronizować tutaj sobie jeszcze ręcznie, możemy sobie usunąć audio, aby mieć tylko jedno główne audio, aby się z niczym nie pomylić. Możemy też zaznaczyć jakiś klip, wejść w kolor i tutaj poprawić koloryzację nie tylko do już tam przyciętych w edicie momentów, tylko do całego klipu, jeśli chcemy to wykonać. Ale ok, wracamy do edit, klikamy dwa razy tutaj na ten box, który nam się pokazał, no i wracamy do naszego głównego timeline'u. Jeśli przycina nam się podgląd, możemy z playback wybrać proxy mode i wybrać na przykład quarter resolution, dzięki temu będzie jakby nam tutaj wszystko sprawniej się pokazywało. Puszczam play, no i widzę teraz tylko jedno ujęcie, więc po co stworzyłem to tak naprawdę? Stworzyliśmy multikamerę po to, że jak klikamy sobie teraz play, no idę na początek, to mogę sobie teraz wybierać na przykład ten klip klikam, potem klikam ten klip, potem klikam ten klip, klikam sobie z powrotem ten klip i klikam sobie na przykład ten klip. No i jak teraz zobaczymy na osi czasu, przycięło mi się wobec tego widoku to, co właśnie sobie teraz wybrałem. Więc jak sobie puszczę play teraz, tutaj, to widzę już po prawej stronie w głównym timeline'ie, podglądzie, wszystko przycięte ładne multikamery, zrobione cięcia bez tego kropu, tutaj bez jakichś tam 4-5 warstw wideo, tylko wszystko na innej warstwie z takim przyjemnym podglądem, gdzie widzimy, co się dzieje aktualnie, z jakiego kąta i który kąt będzie najlepszy, aby pokazać scenę jak najlepiej. Jeśli na przykład uznamy, że to nam nie leży, klikamy drugim wszystkie myszy i mamy tutaj switch multi-clip angle i możemy sobie wybrać jakiś inny widok, jakąś inną kamerę, jeśli akurat ten widok nam nie pokazał. Czyli switch multi-clip angle i wybieramy sobie kamerę, którą chcemy aktualnie widzieć. No i to jest tak naprawdę wszystko. Już więcej nic nie musimy robić z tym, mamy to już na timeline. Jeśli mamy na przykład jeszcze dalej coś do montowania, to sobie przerzucamy i montujemy dalej nasz materiał. On już tutaj, ta multikamera jest już nam niepotrzebna, możemy sobie 2 razy kliknąć, aby podgląd mieć w ogóle już inny source bez multicam i sobie tutaj działać, montować dalej, potem deliver i wszystko wypuszczamy. Jak chcemy wrócić, klikamy 2 razy i mamy podgląd znowu multikamery. Tutaj możemy znowu edycję wykonywać tego, co mamy tutaj wybrane. Jak widzimy, dzięki temu, że wybraliśmy tutaj film, nasze audio nie jest w ogóle pocięte, tylko same wideo, jak wspomniałem na początku, jest nam tutaj cięte i audio jest po prostu całe, nic nam tutaj się nie niszczy. Więc tak, więc to było na tyle. Jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć!